jesteście głupi. Kończymy Gen Z. Nienawidzę was. Żartowałem, to była gra na emocjach. Jest ona podobna do gry z What Do You Mean? Zasady są bardzo proste. Na pytanie odpowiadamy obrazkami i osoba, która to pytanie zadała, musi zinterpretować wszystkie obrazki i oczywiście wybrać to, które najbardziej pasuje. To jej jakby reakcji. Jak się czuję, gdy ktoś zdradzi mi w tajemnicy wielki sekret? Fajne mam. I musisz zamieszać, żebyś nie wiedział, co od kogo jest. SOS! Pomocy! Nie chcę tego słyszeć, bo się boję, że zdradzę. Ej, to jest mega pasujące. Chyba wiem, czy jest Hania. To jest bardzo pasujące, to powinieneś wybrać, Bartek. Nie, nie powiedziała, tak na swoją kartę. Tak by powiedziała osoba, która by właśnie tak zrobiła. Jaką to z interpretacją? To już jest inkognito takie, nie? Agent. Nie! A tutaj zamykam kluczyk na buźkę. W sensie, buzia na buźkę! To wygląda w ogóle jak Batman trochę. Albo z nie ma mocnych. A wy się też zawsze zastanawialiście, jak się trzymają te maski? No. Oni je brali i tak, się trzymało. A kojarzycie, jaką miała fajną pupę elastyczną? Jak się zacie... Może obejrzymy cię? Tylko ja muszę mieć koc. Głównie czuję się jak jakiś złoczyńca, który zna dużo sekretów, więc wybieram tą kartę! Czyli w tym przypadku dostała punkt Fausti. Na koniec gry, kto będzie miał najwięcej punktów, wygrywa 200 zł. Jak się czuję, gdy przegapię lot powrotny z wakacji? Dobra, pierwsza karta. Jak to się ma do pytania? Chcę sobie zrobić krzywdę młotkiem. Nie, to jest ten mem, że przegapiłem. Ej, to jest śmieszne, wpadając samochód do wody. Dlatego, że nie ma samochodu, bo jesteś samolotem. Dobra, i ostatnie. Co jest grane? Czy wy przyzywaliście po prostu karty, które wam się nie podobały? Nie. Nie. A może jesteś mega wkurzona, masz ochotę rozwalić wszystko młotkiem? Wiecie, ja się tu próbuję zagłębić tak psychologicznie w te karty, zastanowić się, co autor miał na myśli. Ale nie mam pojęcia, co autor miał na myśli i mi się wydaje, że po prostu te auto najbardziej pasuje. Wiecie, przegapię lot powrotny z wakacji. To jest dokładnie jakby to. Tak, ja to dupię, po prostu. Tak, dokładnie to myśliło. Fajnie, cieszę się. Tu mogłeś pomyślić bardziej, co? Młotkiem byś rozwaliła wszystko na boku, bo byś się zdenerwowała bardzo i byś... W samolocie nie można mieć młotka. Nie. Jak się czuję, gdy stoję w drzwiach samolotu i za moment mam skoczyć na spadochronie? Znam to uczucie. Myślę o tym, żeby zjeść burgera, gdy tylko wylądruję. Ej, mur! W sensie, że czujesz takie wewnętrzne zamurowanie, to jest spoko. A jeżeli chodzi o drabinę, to że szukam drabiny już, żeby móc jednak z powrotem wejść, tylko skoczę, tak? To jest bardzo wysoka drabina. Idealnie pasuje mur. Nie, ja myślę, że idealnie drabina pasuje, wiesz? Ja bym dał burgir. Nie, mur jest mocny. Nie no, wygrywa mur, bo mój interior odzwierciedla to uczucie. Czyli bardzo fajne, szczerze, naprawdę jest fajnie przemyślane. Tak. Ktoś bierze mnie za osobę płci przeciwnej, a to ciekawa sprawa, bo jak byłem mały, to miałem takie włosy dotąd dosłownie. Co? W podstawówce i bardzo często panie sprzątaczki, jak chodziłem do łazienki męskiej, to ona mówi, że łazienka dla dziewczynek i dalej, troszkę muszę przejść. Oh, yeah. A ja wtedy rozsuwam. Jeżeli chcecie zobaczyć Bartka z drugimi włosami, to wbijajcie na nasze Instagramy! Pierwsza. Zakaz wstępu do kibla. Druga. Super! Szuka swojego prawdziwego ja. Nie, dobra, ta, bo to było takie... Być stop. Przestań. Ja? Wybieram, tak? To jest takie... Stop, jestem chłopcem. Zostaw mnie w spokoju, dobra? Jestem małym chłopcem. To będzie pasowało do mnie, uwaga. Jak się czuję, gdy znajduję portfel z ogromną sumą pieniędzy? Myślałam, że będzie coś, gdy widzę kolejną garść wypadającą. O nie! Przepraszam, o nie, przepraszam, nie, przepraszam. Co bym poczuł? Poszedłbym na zakupy! Zakupowe. Masz wiadomość. Kontaktuję się z właścicielem. Trzecie. Mam naładowaną baterię! A to na co wy myślicie, że to... Pewnie byś zwrócił. Bartek dobrze powiedział, czyli bym... Tak, tak. Ja wiedziałem, że właśnie, że po prostu zwrócisz to komuś. Oczywiście, że tak. Brawo, gratulacje, Fausti. Fausti dobrze idzie. Bartek dał kupę. Ja dałem to, że po prostu, że masz dużo energii, że nagle masz adrenalinkę, że sobie okurzę, wiesz. Jak się czuję, gdy zimą odśnieżę samochód i okaże się, że nie należy do mnie, a mój stoi obok. Mieli się tak kiedyś? Wystarczy, że odśnieżysz trochę, widzisz, że to jest... Ale może... dobra, ja bym była zdolna do tego, żeby odśnieżyć nie swoje auto. Miała być zdolna. Dobra, Red Inside. Red Inside 100%. Okej, widzę w tym sens. Zaśnieżam z powrotem te auto. Ojej, tak by zrobiła prawdziwa... Baba głupia. I ostatnie... Smutno. Nie, wiecie co? I'm dead inside. Yeah!
Jak się czuję, gdy podczas przedstawienia w teatrze znany aktor zaprasza mnie na scenę? W teatrze. Ja bym się czuła okropnie. Dobra, mamy tak. Wielkiego kaktusa, zawrotka i kostki, które pokazują liczbę 8. Co oznacza liczba 8? Nieskończoność. W drugą stronę. Czyli to może być... Illuminati. A Illuminati to trójkąt. Czyli ma trzy boki, a tu jest trójka, a kwadrat ma cztery rogi. Zupełnie tak jak słowo... Dupa. Dupa. Schowamy wiele kostki. A dupa? Bo z dupy w ogóle wzięli cię na tę scenę. Koło się zamyka, ja pierdzielę. Ale to było dobre. Dobra, pierwsze co bym pomyślała, że na pewno nie zachęca mnie kaktus. Nie tak. Znasz się na sztuce. Albo zwrotka, gdzie mam takie, ale po co ja na tej scenie? Bo gdyby to nie był teatr, to może bym została. Nie no, dobra, zwrotka. Jest, chociaż mam jeden punkt. Jak się czuję, gdy za minutę rozpoczyna się dla mnie bardzo ważny egzamin? Idealne. Hopla. Opa! To patrz dalej! Co? Dobra, teraz jeszcze siku musi być. A, że to zamiatane, tak? Nie no, nie, przepraszam, ale to, bo raz, że przesrane, a dwa, że stres kupa. To by było po egzaminie. To gówno zawsze wygra. Gówno to była moja mocna karta ogólnie. Ale... Okej, okay, w tej rundzie wymyślamy sami pytania, bo będzie śmiesznie. Fajnie, no teraz presja dużo na mnie, bo zero nie spodziewałem presji. Się tego i... No to daj takie pytanie. Kiedy w odcinku jest nagła zmiana zasad, o której nie wiem i nie za bardzo mi się to podoba. Dobra, no to ułatwiliście mi w tym momencie. Jak się czuję, kiedy jeden z odcinków jak się czuję, kiedy w... Dobra, Bartę, wstawcie Bartka dźwięk w moim... ten. Jak się czuję, kiedy wypada mi dużo włosów i mam duży zakolarz? Przepraszam. Jak się czuję, kiedy w odcinku następuje nagła zmiana zasad? Jestem otwarty na propozycje. Na zmiany. Dobra, duszek. I pro! Mogę ci zadać ważne pytanie, Bartek. No? Jak się czujesz? Jestem zestresowany i przerażony muszeniem do bycia kreatywnym nagle. Tak! Ja cię to jednak znam. Jak się czuję na imprezach dżensy? Mam Jokera. Trzeba się nawadniać ogólnie. Widzę, że wszyscy myślimy o tym samym. Wiecie, czyja to powinna być karta? Cichego, bo cichy zawsze wylewa wszystko na imprezach. Tak. Bo ma taki, wiecie, brzuch wystający i on wszystko zrzuca po prostu. Rozlewa tyle drinków. Ale cichy też nie umie nalewać. Rozlewa wszystko. Co to? Ostatnia. Co nie? Jazda bez trzymanki chyba. Jazda bez trzymanki, zdecydowanie to jest na każdej imprezie Gen Z. Polecieliście, wiecie. Nie no, ogólnie wiecie co, jazda bez trzymanki. Nie, takie dwie mocne karty, zrzuciliście Bartek. Fajne były, no. Nie. Jak się czuję, gdy przed ważnym wydarzeniem wyskoczy ci syf na twarzy? Pryszcz przebity, labirynt na twarzy i igła do przebijania pryszcze. Lecimy! Jak się czuję? Jakby ktoś mnie zranił, ale nie igło. Jak się czuję? Zawsze ważne wydarzenie i zawsze ten pryszcz! No zawsze! To pasuje. Jakby ktoś dosłownie prosto w serce i po prostu, wiecie, zranił mnie tym, no. Jest! Drugi punkt! Jak się czuję, jak mi idzie najgorzej w odcinku? Czyli nigdy tak nie jest? Czuję się, że ktoś zarzucił przynętę, a przynętą jest kasa. Dobra, czuję się jak śmieć. Do kosza mnie trzeba wyrzucić i po prostu wypierdzielić. O, a to mi się kojarzy z tym, że kocha i kocha. Tak, czemu interpretujesz to jako śmieć najgorszy? To możesz się czuć po prostu, że... Śmieć najlepszy. Dzisiejszy dzień. Ale ja się tak nie czuję, jak mi idzie najgorzej. Właśnie w tym jest problem. Dobra, czuję się pięknie jak kwiat, który tymczasowo po prostu nie ma paru listków i tego mu brakuje do pełni szczęścia, ale nie czuję się źle. Ja się autentycznie tak czuję, jak mi źle idzie. Tak. Że nadal jestem pięknym kwiatem, no, tylko czasami odrośnie. Odrośnie. Znaczy raczej w kwiatkach nie odrastał w sumie, ale jakbym była kwiatkiem, to by odrastał. Jak się czuję, kiedy mimo tego, że Wika i Patryk powiedzieli, że posprzątali ogródek i tak wdepniesz gówno. 3, 2, 1. Bomba! Alarm! Lawina! Te dwie mi przypadły do gustu, bo albo jest alarm taki, że aha, znowu mnie nie posłuchali. Nie no, come on, jak wdepniesz w gówno, to się denerwujesz najpierw. Ale wybucham. Czyja bomba? Moja. Dziękuję. Jak się czuję, gdy, mimo że cały weekend sprzątałam i organizowałam szafki w Gen Z, po dwóch dniach znowu jest straszny rozpierdziel. Dzwonię wyżalić się do mamy, albo do ciebie, Fausti. I rzeczywiście, reakcja łańcuchowa, że jak już ktoś rzuci jedną rzecz byle jak, to już potem wszyscy jakby rzucają byle jak, bo już widzą, że coś jest byle jak zrobione. Albo, że ja jestem za bardzo przywiązana do tego porządku i tego układu. Nie jesteś. Kwiatek. Nie no, róża, bo ma kolce. Mimo swojego piękna ma swoje wady. Mimo tego, jak ten dom jest piękny, jak często jest upierdzielony. Wiecie, to ten łańcuch do mnie przemawia. Yes!
Co? Powiedz dlaczego? Że czuję się za bardzo przywiązana do tego, że powinnam czasami odpuścić. A ty co, dałeś telefon? Tak, że dzwonisz na policję wtedy. Co? Fajnie, wygrałem! Super! Kiedy chcesz skorzystać z toalety na imprezie, ale kolejka jest na 2 godziny stania. Góry. Czyli, że pod górę po prostu masz w życiu niestety. Bramka. Ja to rozumiem jako po prostu mur. Płot. Też, płot. No, że po prostu... Straż pod płotem. No, zamknięte. No, musisz sobie znaleźć inną opcję. I kłódka, która jakby mogłaby oznaczać, że kibel jest po prostu closed i że też mam inną sytuację. Więc pomiędzy tymi dwoma się zastanawiam i wybieram chyba sranie pod płotem, no. Na pewno... Czuwasz emocje strania pod płotem. Super, no poczekaj. O, stary, to mogą być też tory pociągowe. I co? I co, co dalej? Łatwiej wysrać się na tory niż... Jezu. Ale czujesz... Musisz zamknąć dupę jak kłódkę, bo nie wydesrasz się ani w klubie, ani pod płotem. Bo no, kto sra pod płotem normalny? No, ale łódka symbolizuje też zamknięcie, więc jesteś bardziej zamknięty w sobie, nieśmiały, bo nie chcesz nikomu powiedzieć, że się chce srać i po prostu musisz się spiąć i wyjść. Właśnie to miał autor na myśli właśnie. No dobra, kłódkę teraz... Nie! Bardziej ogólnie... to przemawia niż... Ogólnie Bartek tak wymusił ten punkt, przegadał się fest. Jak się czuję, gdy nagle następuje zmiana planów i z dwóch potężnych, ciężkich odcinków? Wychodzi jedna kanapuwa. Kanapa, luzik, fajne, fajne. Pieniądze. Bo jesteś dobry w kanapówkach i wygrywasz dużo kasy. Czy mnie mrozi wtedy? Czy jestem zmrożony? Moim odczuciem, jak się okazuje, że mamy jednak luźny dzień i luźne odcinki, no jakby to jest alegoria tego, to jest ten symbol. To jest symbol chillery, jest suni, no. Kurde. Co mogę powiedzieć tutaj więcej? No to czuję. Gratulacje! Bardzo wygrywam. Gratulacje! Gratulacje! I na kanapę esce. Widzimy się jutro o 17:00. Pa!